Cześć, siema, witam Was tu, Szalony Kolekcjoner, witam Was w ostatnim sylwestrowym filmie w tym roku. Tak jak już zapowiadałem, tak już zapewne wiecie, dzisiaj wyślemy w kosmos kolejnego zawodnika. W zeszłym roku był to Wayne Rooney, który poleciał tak skutecznie, że w tym roku nie wystąpił na kartach Champions League. Kogo nominowałem? Nominowałem w tym roku teoretycznie karty Master, ale po długiej namowie stwierdziłem, niektórzy już chyba wiedzą, kto to jest, stwierdziłem, że to jednak nie karty Master zasłużyły na wylot w kosmos. Oto zawodnik nominowany, choinka, myślałem, że mi się zepsuła latarka, czekajcie, o tak właśnie. Tak, wybrałem Ikera Casillasa. Dlaczego jego? Dlatego, że bardzo zawiódł mnie przede wszystkim podczas Mistrzostw Świata w Brazylii. Liczyłem na lepszy występ tego zawodnika, no niestety było tak jak było. Drugą sprawą jest to, że ten ekspert prześladuje mnie najbardziej, ale strzelając z tyłu, prześladuje mnie najbardziej z kart ekspert w tej edycji. Dodatkową rzeczą jest nawiązanie do kart ekspert właśnie z edycji Brazylii, bo należy pamiętać, że w tym roku kolekcjonowaliśmy też Brazylię, taką mocną, silną kolekcję kart wydanych przez Panini. Match Attacks też wydało te karty, także Topsi was w zasadzie, nie Match Attacks, Match Attacks to jest inna nazwa. Natomiast no, karty ekspert były z nami wszędzie. No dobra, mamy petardę, gasimy to wszystko, ręka mi się trzęsie. Uwaga, startujemy. Zobaczymy, czy uda mi się to odpalić, bo to podobno nie będzie takie proste. Oj, szalony. No nie no, brakuje mi trzeciej ręki niestety. Jara się. No dobra, jara się. Casillas na ekspresie leci w kosmos. A wam wszystkim życzę szczęśliwego nowego roku, super kolekcji, super roku 2015. Dzięki, pozdrawiam was serdecznie, szalony kolekcjoner, cześć!